Historie pomagają nam uchwycić ideę, więc dzisiaj też historia. Rzecz dzieje się na uniwersytecie. Wyobraźmy sobie chłopaka, który zagląda do pustego audytorium, widzi wielką tablicę zapisaną matematycznymi wzorami, podchodzi do niej, bierze kredę i w jednym z punktów tablicy wypisuje parę symboli, cyfr. Na drugi dzień rano wielkie poruszenie. Profesor matematyki przepytuje wszystkich, kto dokonał tych zapisków, skąd się wzięły, bo okazuje się, że było to genialne rozwiązanie jednego z matematycznych dylematów, nad którym sam profesor od dłuższego czasu się głowił. Kto to napisał? Nikt nie wiedział. Profesor przygotował więc pułapkę, zapisał na tablicy podobny dylemat. Okazało się, że chłopak, który dokonał tych zapisów, należał do serwisu sprzątającego i pracował mopem. I chociaż jest to czynność równie godna szacunku jak bycie profesorem, mamy tu do czynienia z pewnym rozejściem się talentów z tym, czym człowiek się zajmuje. Rozejściem możliwości od wykorzystania. Jak to jest w moim życiu? Jak wygląda zbieżność między moimi możliwościami a tym, czym się zajmuję? Na co poświęcam czas mojego życia? W przykładzie, który podałem, dokonaliśmy pewnej oceny, że zajmowanie się matematyką jest czymś bardziej wybitnym niż praca mopem. Czy możliwa jest sytuacja, że zajmowanie się matematyką jest jak praca mopem, bo znajdzie się coś jeszcze bardziej wybitnego? Udajemy się więc dzisiaj w poszukiwaniu rzeczy wybitnych, którymi szczególnie warto w życiu się zajmować. Wynik tych naszych poszukiwań jest intrygujący, a pomoże nam w tym fragment listu do Rzymian, listu do Rzymian 9. Przeczytajmy pierwszą jego część. Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię. Potwierdza mi to moje sumienie w Duchu Świętym, że w sercu swoim odczuwam wielki smutek i nieprzerwany ból. Wolałbym bowiem sam być pod klątwą, odłączony od Chrystusa, dla zbawienia braci moich, którzy według ciała są moimi rodakami. Oto człowiek, który doświadczał wielkich rozterek, smutek, nieprzerwany ból, tak bardzo czegoś pragnął, coś uważał za najwyższą wartość. Tym czymś było pragnienie, by jego bliscy byli, używając żargonu religijnego, by byli zbawieni. Inaczej mówiąc, by w przyszłości spędzali wieczność z Bogiem, a nie z dala od Niego. Aby niebo stało się ich finalnym miejscem przeznaczenia. Parę tygodni temu, już pod koniec naszego wspólnotowego spotkania, w czasie luźnych rozmów, siedziałem sobie na jednym z foteli, tam w przeszklonym łączniku i rozmawiałem z kimś z was. I ktoś z was powiedział z wielkim przejęciem: powiedz mi, Grzegorz, czy może być coś ważniejszego niż to, by te dzieciaki, ma kilkoro wnucząt, były kiedyś w niebie, by spędzały wieczność z Bogiem, a nie z dala od Niego. Powiedz mi, czy może w ogóle być coś ważniejszego? Oto przebłysk tej świadomości, o której dzisiaj czytamy, jaką miał Paweł Apostoł. Czy może być coś ważniejszego? Jak się przyjrzeć, przeanalizować, zważyć wszystko, na czym może nam zależeć i porównać,
czy może być w ogóle coś ważniejszego? Ale gdy patrzymy na autora tych słów, Pawła Apostoła, to widzimy, że to głębokie pragnienie tego, co jest najważniejsze, przekładało się też na praktykę życia, na to, czym się zajmował. No, na tym polega bycie szczęśliwym człowiekiem. Zajmować się w życiu tym, co uznaje za najbardziej wartościowe. Dlaczego więc ten chłopak z naszego przykładu na początku machał mopem, zamiast zostać profesorem matematyki? Może dlatego, że nie miał pewności, czy matematyka to już jest ta najwyższa wartość, jaką można się zajmować. Może postanowił to znaleźć i może przy mopie lepiej mu się myślało, poszukiwało tego, co będzie jego najwyższym celem. Przy matematyce, w której poruszał się jak ryba w wodzie, która najbardziej go cieszyła, no ale właśnie po prostu coś go paraliżowało, uwierało, niepokoiło, poszukiwanie tego, co najcenniejsze. Rozumiem tego chłopaka, ponieważ dosyć często przeżywam ten bolesny dylemat, czy to, co robię, na co trawię czas mojego życia, jest właśnie tym najlepszym, czym mógłbym się zajmować. Czym najbardziej warto bym się zajął? Jak wykorzystać najlepiej czas swojego życia? Kiedyś, jak miałem zdecydować, w którą w ogóle stronę w życiu pójść, to miałem taki pomysł, że zostanę docelowo profesorem historii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Papiery złożone, zbliżały się egzaminy, ale coś mnie paraliżowało, sprawiało, że nie mogłem się uczyć do egzaminów. Czy to jest ta najlepsza rzecz, którą będę się w życiu zajmował? Był to prawie fizyczny ból. Nie byłem w stanie się angażować. Wycofałem papiery z uniwersytetu i zaniosłem je do studium pielęgniarstwa neuropsychiatrycznego. Właśnie tuż po tym nawróciłem się do Chrystusa, zaprosiłem Go do swojego życia, by mnie prowadził, by pomógł mi w tych dylematach. No i po półtorej roku już wiedziałem, czym chcę się zajmować. Bóg mi to objawił. Ale to jest pytanie, które nadal mocno przeżywam i pewnie wielu z was też. Jaka jest ta najlepsza ścieżka przez życie? Co ma się na nią składać? Dla Pawła Apostoła, który składa tutaj swoje świadectwo, było to właśnie to. Ten trzeci wers, druga jego część, jeszcze raz popatrzmy. Dla zbawienia braci moich, którzy według ciała są moimi rodakami. I to, że kiedyś znalazłem odpowiedź, co będzie tym największym celem w moim życiu, coś podobnego jak Paweł, nie oznacza, że nie mam takich dylematów dzisiaj co do szczegółów. Tamto to był ogólny kierunek, a dzisiaj pytanie o szczegóły. Jak wykorzystać najlepiej każdą chwilę swojego życia? Ten dylemat nie opuszcza mnie nawet w czasie wolnych dni. Ten dylemat nie ma dni świątecznych i urlopu. Od tego dylematu nie ma wolnego, wręcz przeciwnie. Okazuje się tak palący, że człowiek myśli, o urlop, super, będzie czas na myślenie, na poszukiwania. Więc bywa tak, że jedziemy razem z Ewą na urlop albo na jakiś wolny dzień. Włącza się myśluwa, właśnie rodzaj psychicznego bólu, prawie fizycznego, czasami kilka godzin albo dni jakiejś męczarni, agonii, modlitwy, szukanie mądrości od Boga, szukanie Jego woli, zadręczanie żony Ewy tymi problemami i wreszcie światełko. Pisak szybko robi notatki, dzielenie się tym z Ewą, potem z innymi, branie pod uwagę ich spojrzenia,
jest nadzieja, jest rozwiązanie. I wtedy przeważnie jeszcze zostaje trochę czasu na luzie, by pocieszyć się tym rozwiązaniem i wtedy to jest prawdziwy luz. Fajny odpoczynek? No najlepszy. A może twoje problemy, jakie masz, jakie przeżywasz, twoje wewnętrzne zmagania i może innym trudno z tobą wytrzymać, biorą się z tego poszukiwania. Poszukiwania najlepszego celu dla swojego życia. Fragment listu do Rzymian, na który dzisiaj patrzymy, pokazuje nam coś szczególnego. Bóg poucza nas o najlepszej ścieżce, jaka może być, o fundamencie, który może być fundamentem wszystkiego, co robimy, całego naszego działania. Autor podaje tutaj najbardziej szczytny cel, jaki człowiek może sobie w ogóle postawić, co jest tym celem. Jeszcze raz cały trzeci wers, popatrzmy. Wolałbym bowiem sam być pod klątwą, odłączony od Chrystusa dla zbawienia braci moich, którzy według ciała są moimi rodakami. Oto najbardziej szczytny cel, jaki człowiek może sobie postawić co do swojej życiowej roli. Pragnąć zbawienia innych ludzi. Paweł, autor tych słów, takie pragnienie w sobie posiada, aby jego rodacy, bliscy mu według pokrewieństwa, Izraelici dla nas to są Polacy albo mieszkańcy naszego kraju, aby byli zbawieni. Jak wielkie to jest pragnienie? Wielki smutek i nieprzerwany ból, bo rozumie, co się stanie z tymi ludźmi, jeżeli nie nawrócą się do Chrystusa. Co ich czeka? Zobaczmy, jaką perspektywę rzuca Jezus, Ewangelia Łukasza 12. Lecz mówię wam, przyjaciołom moim, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic więcej uczynić nie mogą. Pokażę wam, kogo się macie obawiać. Bójcie się tego, który po zabiciu ma moc wtrącić do piekła. Tak mówię wam, tego się bójcie. Wieczność bez Boga. Piekło, tak Jezus to nazywa. Jeżeli poważnie przyjmujemy słowa Jezusa, tak zaczynamy myśleć. Nie chodzi o straszenie kogoś, ale o realizm sytuacji. Niektórzy ludzie mieli piekło na ziemi i będą mieli piekło w wieczności. Inni mają niebo na ziemi, ale będą mieli piekło w wieczności. Więc co będzie moim największym celem? Co wynika z tego układu równań? Dawać ludziom niebo na ziemi? Może niech to będzie moim drugim celem, ale pierwszym niech będzie ten najmądrzejszy cel. Ile autor jest gotów dać z siebie, by to osiągnąć? Zbawienie innych ludzi. Co jest gotowy poświęcić? Wszystko. Najcenniejsza rzecz, jaka przychodzi mu do głowy? Własne zbawienie. Logiczne. Jak coś największego, to największego. Byłby gotów poświęcić to dla tej sprawy, co oczywiście nie jest możliwe, ale chodzi o to, że taka gotowość, miłość, gorliwość wypływa z jego serca. To co? Czy Paweł wie już, czym będzie się w życiu zajmował? Jeszcze nie, bo do tego jeszcze potrzebne jest specyficzne powołanie. O tym będzie pisał później w liście do Rzymian. Ale spełniony został wstępny warunek, konieczny. Gotowość, że do czegokolwiek Bóg by mnie powołał, jestem gotowy. Nie ma żadnej rzeczy, której nie byłbym gotów poświęcić. Teraz to, co poświęcę, zależy już tylko od
woli powołującego od Boga. Do czego Bóg mnie specyficznie powoła? Będzie to jakaś praca zawodowa? Jakiś zawód? Jestem gotowy. Będzie to powołanie na cały zegar? Do duchowej służby? Jestem gotowy. Wszystko, do czego Bóg powoła. Oczywiście zawsze istnieje niebezpieczeństwo, że człowiek sam siebie powoła, wymyśli sobie coś, a potem powie, że to Bóg go do tego powołał. Własna zarozumiałość będzie pchała do czegoś i będzie bardzo czegoś chciał. I skutkiem właśnie będzie to powołanie samego siebie z własnej ambicji. To jest inny problem. Poruszymy go, gdy Paweł będzie pisał właśnie o swoim specyficznym powołaniu. Ale tutaj jest to wstępne przekonanie, że jest człowiek gotowy na cokolwiek, do czego Bóg powoła, bo rozumie i cieszy go to, że odkrył, że nie ma większej, cenniejszej, donioślejszej rzeczy niż zbawienie innych ludzi. No i zawsze musimy dojść do tego momentu, kiedy jest pytanie, a my? Co jest dla nas najważniejsze? Myślę, że każdy z nas, gdyby tak przeanalizował dokładnie, z otwartym sercem, co jest najbardziej warte poświęcenia, to doszedłby do tych samych wniosków. Pomagać ludziom w pojednaniu z Bogiem, w uzyskaniu dostępu do nieba. Ale to jeszcze nie koniec odkrywania tego, co największe. To było dopiero pierwsze największy cel, ale jest drugie naj. Popatrzmy na drugą część dzisiejszego fragmentu, wersy 4 i 5. Są to Izraelici, do których należą przybrane synostwo i chwała, przymierza i nadanie prawa, pełnienie służby Bożej i obietnice. Do nich należą praojcowie, z nich również jest Chrystus według ciała, który jest ponad wszystkim. Bóg błogosławiony na wieki. Amen. Tam był cel, a tu możliwości. Tam był najwyższy cel, a tu też najwyższe możliwości, jakie Bóg daje człowiekowi, żeby cel został zrealizowany. Tutaj Bóg dał możliwości Żydom, aby mogli poznać Go, zaufać Mu. Niezwykłe możliwości, dwie rzeczy dostali. Dostęp do prawdy i dobre wzory. Dostęp do prawdy, objawienie słów Boga. W żydowskich synagogach można było się zaczytywać w pismach Starego Testamentu, ciągle znajdować tam Boże obietnice. I nikt inny nie miał tak wielkiego dostępu jak oni, ale też dobre wzory, jak to ludzie przekładali na zaufanie. No i wzór, jaki pokazał Chrystus. A więc cała potrzebna teoria i praktyka na wyciągnięcie ręki. Ale Paweł tutaj pisze też o sobie, że odkrył ten największy cel w życiu, ale zaraz za tym otrzymał najlepsze możliwości, by ten cel realizować. Bo jest to logiczne, nie wystarczy mieć jakiś cel, marzenie, ale jeszcze potrzebne są możliwości, żeby je zrealizować. Pewien człowiek miał wspaniały cel. Głęboko bolał nad stanem swojego ukochanego miasta. Jego miasto było zdegenerowane, wszędzie brud, degradacja, zapyziałe kamienice, dziurawe drogi, śmierdzące bramy, bezrobocie, pijaństwo, awantury. I bardzo bolał nad tym, że to jego ukochane miasto tak wyglądało. Ale cóż można by z tym zrobić?
Jedyna rzecz, która przychodziła mu do głowy, żeby z tego miasta wyjechać. I zawsze mówił, ja stąd wyjadę, ale nigdy nie wyjechał. Tak kochał swoje miasto. Cel, marzenie, nieosiągalne. Ale oto od pewnego czasu zaczęły dziać się dziwne rzeczy, zaczęły się ujawniać pewne fakty, które doprowadziły go do myśli, a może to ja jestem człowiekiem, który może to zmienić. Zaczęły ujawniać się jego niepowtarzalne talenty. Okazało się, że potrafi pozyskać dla idei najpotężniejszych. Został w końcu wybrany prezydentem miasta i wszystko zmienił. W podobny sposób każdy z nas może mieć wielki cel na zasadzie marzenia, pomagać ludziom w pojednaniu z Bogiem. Ale wtedy może, i często tak się dzieje, ogarnia nas poczucie beznadziei, bezradności. Jak to w ogóle jest możliwe? Boże, jak to jest możliwe? Jak ktoś z was ostatnio na małej grupie, którą prowadziłem, opowiadał o próbach sprowokowania ludzi wokół siebie do wykazania jakiegokolwiek zainteresowania. To jest potrzebne odczucie, przeżycie, byśmy naprawdę zaczęli szukać i odkrywać. Bo jak jest jakiś największy cel, największa sprawa, no to często jest to też najtrudniejsze. Ale właśnie, gdy będziemy wystarczająco pokorni, by dostrzec to, do czego Bóg nas wyposaża, bo czasami chrześcijanin tak bardzo jest zajęty przekonywaniem, że to jest niemożliwe, że nie ma miejsca na odkrycie i spróbowanie tego, co jest możliwe. Słyszy, że coś jest możliwe, ale w połowie zdania już przerywa i mówi, to jest niemożliwe. Trzeba sporo pokory, żeby wysłuchać do końca i jeszcze z tego skorzystać, z jakiejś ścieżki. Jak mogę mieć w tym udział? Oczywiście to jest niemożliwe, ale bądźmy pokorni. Bóg coś mówi na ten temat. Do czego mam zdolności? Jakie mam dary? Każdy z nas trochę inne. Składają się one razem na naszą wspólnotową kompetencję do tego, żeby zanosić Ewangelię do świata, byśmy byli takim ramieniem Boga, by przez nas pokazywał swoją miłość światu. I właśnie gdy robimy coś razem, każdy z nas ma inne dary, są niepowtarzalne jak linie papilarne. One, te nasze dary, które Bóg nam dał, działają zespołowo. Indywidualizm nie sprzyja. Dlatego trzeba wiele pokory, żeby uznać to swoje miejsce, jakie Bóg dla mnie przewidział. Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym daje łaskę. W tym tkwi cała tajemnica. Moje miejsce w doskonałym planie Boga, we współdziałaniu z innymi. Stara egoistyczna natura zawsze chce nas tego pozbawić, nasze chore ambicje. Potrzebujemy pokory, poddania swojego ja. Przez pokorę do chwały. Przez pokorę do zrealizowania tego, co nam się marzy. Zobaczmy, jak została opisana ta nasza rola, te nasze możliwości, którymi Bóg nas obdarza. Pierwszy list Piotra 2. Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, ludem Bogu na wieczność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła. Kim każdy z nas jest? Królewskim kapłaństwem, a więc jesteśmy ludźmi łączącymi w sobie te dwie funkcje, król i kapłan w społeczeństwach dawnych czasów.
to były dwie najwyższe, największe funkcje. Król i kapłan. Jeden zajmował się materią, drugi zajmował się duchem, ale teraz te dwie funkcje zostały połączone w każdym naśladowcy Chrystusa. Królewskie kapłaństwo. To wy, użyję drugiej osoby liczby mnogiej, ponieważ Piotr, apostoł, tak to mówi, więc powiem to w ten sam sposób. To wy, którzy potraficie pogodzić wasze zaangażowanie w swoją pracę, naukę, z zaangażowaniem w służbę w imieniu Jezusa. Jesteście pełnymi mocy Bożej, królami, kapłanami. Każdy z was niesie ogromny potencjał, przez który Bóg coś buduje. Radzicie sobie w pracy, w biznesie, czymkolwiek się zajmujecie i radzicie sobie w służbie w imieniu Jezusa. Ufacie, że Bóg to wszystko uczyni możliwym. I wielkie rzeczy są możliwe. Jak na tym przykładzie człowieka ubolewającego nad swoim miastem, miał wielki cel, ale dopiero jak odkrył wielkie możliwości, to stało się możliwe, tym bardziej my. A więc mamy już dwa naj. Największy cel i najwyższe możliwości. Ale chcąc, żeby to zatrybiło, potrzebne jest jeszcze trzecie naj. Właśnie Paweł, pisząc te słowa, pokazuje jeszcze jedną cechę, mianowicie jak bardzo jest zaangażowany. Bo mieć cel, mieć możliwości, to jeszcze trzeba trzeciej rzeczy, żeby się zaangażować. I jest bardzo zaangażowany. Ale z jakim to się spotyka odzewem w jego otoczeniu? Tu pisze list do jednej ze wspólnot w Rzymie. Na ile ludzie wokół niego, czy ci, do których to pisze, są gotowi to przyjąć, uznać, czy pójść za tym wzorem? Powróćmy do pierwszego wersu i jeszcze raz na niego popatrzmy. Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię. Potwierdza mi to moje sumienie w Duchu Świętym. Widzimy tutaj, jak mocno musi argumentować, że mówi prawdę. Jak mocno? Trzykrotnie zapewnia. Używa ostrych słów, mówi, ale ja nie kłamię. Dlaczego musi tak mocno zapewniać? To mówi coś o słuchaczach, o odbiorcach. Jak trudno było ich przekonać. Tak wielkie bywa rozejście między najlepszym celem, najlepszymi możliwościami, a praktycznym zaangażowaniem. Co z tego, że mamy największy cel, wspaniały, możemy go opiewać, czy największe możliwości, skoro to będzie totalnie niedoceniane w praktyce i w praktyce zajmiemy się czym innym. A więc to muszą być trzy naj obok siebie. Największy cel, największe możliwości, no i paradoksalnie może być największe lekceważenie z mojej strony. Wielki paradoks życia chrześcijanina, który ma wielkie poglądy, wiele Bóg mu dał, ale cóż za paradoks, że jest trzecie naj, ale jest to najbardziej coś lekceważonego. Ale wśród nas może być inaczej, jest inaczej. Może być najwyższy cel, najwyższe możliwości i najwyższe, największe zaangażowanie. W co? Co jest tym największym celem? Zmiana finalnego miejsca przeznaczenia ludzi na całą wieczność, mówiąc religijnym żargonem, zbawienie. Nasze zaangażowanie
Tak jak te dwa pierwsze naj mogą być dla nas ekscytujące, tak to trzecie. Gdy właśnie widzimy zaangażowanie, widzimy jak i zachęcamy się tym jedni drugich, właśnie kiedy pokazujemy też to nasze największe zaangażowanie. W czwartek siedzimy sobie w małej grupie, w jednej z grup, które prowadzę, przeszliśmy kolejny odcinek biblijnego studium, dalej sobie rozmawiamy i nagle ktoś z uczestników mówi coś takiego, że gdy to usłyszałem, to sobie pomyślałem i zaraz to powiedziałem, że to jest najprzyjemniejsza rzecz, jaką słyszałem w ciągu ostatnich 2 tygodni, 3 miesięcy albo nawet więcej. Co takiego ktoś powiedział? Opowiedział o tym, jak zatelefonował do swojego kolegi w jakiejś sprawie, a przy okazji zapytał, no a jak tam z twoim zainteresowaniem Bogiem? Bo wiesz, Bóg obiecał, że wynagradza tych, którzy go szukają. Dlatego pytam, jakie jest twoje zainteresowanie Bogiem, bo to oznacza lepsze życie. No tak, interesuję się. Dalej było coś o zaproszeniu, by wpadł, by pogadać. Bo jaki jest ten największy sposób wyrażenia mojego zainteresowania Bogiem? Przyjęcie zaproszenia do małej grupy, do kręgu. Wielu powie, interesuję się Bogiem. O, a jakże. Ale Jezus pokazał, w czym to prawdziwe zainteresowanie się wyraża. Powołał małą grupę uczniów i w tej grupie przez rozmowy pomagał im lepiej poznawać Boga. Do innych ludzi mówił w przypowieściach, a swoim uczniom osobno wszystko tłumaczył. My też tak wyrażamy nasze zainteresowanie Bogiem. Angażujemy się w małą grupę. Do tego też się nawzajem zachęcamy. I teraz ten ktoś na naszej małej grupie o tym opowiada, że podchwycił tą myśl, którą od jakiegoś czasu tak mocniej akcentuję. Pierwszy dzień świąt też o tym było. Tak? I właśnie to zrealizował. W to się zaangażował. Nie tylko wiedział, nie tylko miał możliwość, ale to zrobił. I było to tak naprawdę jak miód dla duszy, bo bardzo mi na tym zależy. To jest największy cel, jaki można mieć, dla którego ja też zostawiłem różne inne idee. Cel, do którego Bóg dał nam największe możliwości. Ale teraz jest potrzebne jeszcze coś, nasze zaangażowanie. Więc można powiedzieć w ten sposób. Bądź na tyle pokorna, by podchwycić to i wykonać. Ty też skorzystaj z każdej okazji, jaką Bóg ci stworzy, by przekazać do swojego otoczenia tą prostą myśl. Dlaczego warto interesować się Bogiem? Bo wynagradza tych, którzy go szukają. A jak najlepiej wyrazić zainteresowanie? Daj się zaprosić do grupy uczniów. Tak albo w podobnej formie, gdy siedzieliśmy przedwczoraj przy obiedzie, zaprosiliśmy 5 nastolatków ze wspólnoty, w tym 2 wnucząt. Sami zaczęli opowiadać o tym, jak zapraszali swoje koleżanki i kolegów na jakieś wydarzenia, klub gier i inne. I jak przyszli, i jak już nigdy nie zaproszą. Dlaczego ich już więcej nie zaproszą, ale jednak zaproszą, bo to często bywa niełatwe. Ten sam miód dla duszy. Możliwości, cel, realizacja. 3 największy cel, największe możliwości i
największe zaangażowanie. Z takiego podejścia do tematu w pierwszym wieku chrześcijaństwa zrobił się wielki ruch. Ta sprawa jest tego godna, by i dzisiaj robił się z tego ruch. Więc niech to będą takie dwa R. Co oznaczają dwa R? Marka Rolls-Royce, tak? Ale to do dzisiaj. Od dzisiaj dwa R niech oznaczają. Robimy ruch. I ty daj się Bogu powołać, by zasilić ten Jego ruch, bo to przecież Jezus powiedział, idąc, czyńcie uczniów ze wszystkich narodów. A więc to jest warte ruchu. Warte tego, żeby każdy z nas się przyłączył. Wielka sprawa. Trzeba jakoś jeszcze zakończyć tą historię o chłopaku z mopem, prawda? Bo jest jeszcze niezakończona, który zapisał na wielkiej tablicy wśród matematycznych równań kilka symboli cyfr. Umysł genialniejszy od profesora, a pracował na mopie. Jakbyście zakończyli ten scenariusz? Może tak. Chłopak w końcu znalazł to, czego szukał, najwyższy cel. Będzie nim przybliżanie ludziom Chrystusa, by oni też mogli zaufać, by zmieniło się ich finalne miejsce przeznaczenia na całą wieczność. Chłopak znalazł swój największy cel i wszystko się uspokoiło. Największy cel trafił na swoje miejsce, stał się jego największym celem. Potem odebrał od Jezusa przekonanie, co ma w życiu robić. Został tym profesorem matematyki, ale nigdy ten największy cel nie przestał być jego największym celem. Co znalazło odbicie w jego zaangażowaniu? Nigdy nie odmówił sobie przyjemności zapytania każdego studenta, czy w ogóle człowieka, którego spotkał, jak tam twoje zainteresowanie najwyższym? Bo wiesz, on wynagradza tych, którzy go szukają. Dobre zakończenie? Ale pewnego dnia zrobił coś jeszcze. Na wielkiej tablicy w jednym z audytoriów przygotował pułapkę. Puste miejsce, niedokończone równanie. Następnego dnia, gdy wszyscy przyszli na zajęcia, mówi, słuchajcie, kto to tu wpisał? Cisza. Kto rozwiązał równanie? Cisza. Co zrobił profesor? Gdzie poszedł szukać tego, kto to zapisał? Co będzie w naszym scenariuszu? Poszedł szukać chłopaka z mopem. Zrobił się z tego ruch. Idę szukać chłopaka z mopem.